Ray? Ray! Ray, słyszysz mnie? No weź, odezwij się, Ray! Co? Henryk! Zapomnijcie o mnie! Nie, uratujemy cię! Dla mnie już za późno. Tylko pamiętaj, jaki byłem przystojny. Ej, zobaczcie! W 1709 jest minus 23 stopnie. Ray nie wytrzyma 10 minut. Co robimy? No nie wiem. Hej, ścios nie umiał ustawić maszyny, by go sprowadziła. Tak. Tak, jasne. Zaprojektowałem i zbudowałem wszystko, co jest w norze, ale skupmy się na tym jednym, czego nie potrafię. Posłuchaj, a może otworzysz portal w Prudhoe Bay w 1709, a jedno z nas wsadzi rękę, złapie Ray'a, no i wciągnie go tu. Uda się? Może, jeśli Ray jest dość blisko, by go złapać. Ale to niebezpieczne. Hej! Chce mi się siku! Wracam za godzinę! Dlaczego to niebezpieczne? Ponieważ ten, kto przejdzie przez portal, musi mieć przez cały czas część ciała z naszej strony. Dlaczego? Co by się stało, jeśli by cały przeszedł? Portal się zamknie, a on utknie na Alaszcze obok Ray'a. W 1709. I może nie uda się was ściągnąć nigdy? Dobra, skoro ktoś musi spróbować, to weźcie mnie. Raczej. Przecież nie ja. Jasne. Miejmy to za sobą. Dobra. Jesteś gotowy? Na dwa. Raz. Dwa. Przyniosłeś mi ciasto. Ray! Podaj mi rękę! Dawaj! Dawaj! Mam cię! Teraz daj drugą rękę! Szybko! Henryk! Uważaj! Nie przechodź cały! Okej! Charlotte! Ciągnijcie nas teraz! Dobre, dobre. Jest tu. Rozgrzejcie Ray'a, a ja zacznę ptakowi wyrywać pióra, żeby ścios zrobił lekarstwo. Czekaj, ale nie zrobisz mu krzywdy, co? Nie. Nie. Tyry. Zadzwoń znowu. Kochanie, jak każda sexy matka, uwielbiam Paramore, ale mam już dosyć. Proszę, bardzo. Dobra. Lepiej tam wejdźmy. Jak ci usmażyć jaskiniowca? Półsurowo czy z chrupiącą skórką? Czekaj, sam sobie poradzę. To weź chociaż to. Nie potrzebuję broni. Ja jestem bronią. Zadzwonię! Teraz trzeba zadzwonić po karetkę dla jaskiniowców. Wszyscy zaraz pójdą do szpitala jaskiniowców. Przecież miałeś ich wysłać do szpitala dla jaskiniowców! Da, chyba się nie uda! Chodźcie ze mną! Nie! Czekaj! Piper, słuchaj! Pamiętasz, jak się kochałaś w niebezpiecznym? Nie teraz, tato! Puśćcie mnie! Oh!
Dobrze się czujesz? O, nie! O, dzięki za troskę! O, miałem farta! O co wam chodzi? Wiesz co jeszcze, mob bosie, robomosie? Jak się stąd wydostanę, rozwalę cię na milion kawałeczków. Nie jestem robomos. Serio? Wiesz co jeszcze, mob bosie, robomosie? Jak się stąd wydostanę, to cię... Ja też nie jestem robomos. Okej, słuchajcie, w kieszeni mam okulary. Niech któryś z was będzie tak miły. Niech ktoś mu zamknie jadaczkę. Mob boss Robmos? Tak. Wiedziałem. Ktoś wołał niebezpiecznego? Nie. Przesadzaj, młody. Co ty wygadujesz? Ale gdyby któryś wołał, moje wejście byłoby super. Cześć, niebezpieczny! Witaj, zwykły obywatelu. Przyszedłem się uratować. To fajnie, ale sam miałem się ratować, więc... Sam się uratujesz? Pracowałem nad tym. Okej, to ja idę. Nie mówiłem tego. Jeśli sam się uratujesz, to wychodzę. Skoro już tu przyszedłeś, to... Czy ktoś się zajmie tym dzieciakiem? Uwielbiam takie akcje. Jakbym oglądał kilku samych siebie, jak bieg człowieka. Prawdziwy łotr z ciebie. Ej, panie Mos! Czy pana córka ma chłopaka? Bo widziałem, jak gadała z bardzo przystojnym kolesiem z kapeli. Żartujesz chyba? Zgadł pan, nie jest z kapeli. Ale zamierza ją założyć. Plujesz na mnie? No jasne! To ohydne! A ty mnie pierczesz! Masz rację, oraz wychodzę. Co? Nie może pan teraz wyjść, zaraz wygra markę. Tak, dlatego wychodzę. Sio, zejdź mi z drogi! Kto umie szrać, ten umie wiać! Dobra, zaraz wrócę. Dokąd idziesz? Znaleźć mu babosa Robomosa. Mam ci go przyciągnąć? A może lepiej przyspinaczyć? Nie wiem, co to znaczy. Tatusiu, nie możesz wyjść. Niestety, kochanie, ale muszę. Nie mów ściosowi, jak przydały się te spinki. No pewnie. Muszę wracać na imprezę. O, zapomniałem o smaku tyłka. Ja nie lubię. Ja też nie. Ścios, jesteś? Możesz podstawić drabinę? Tutaj ścios. Co tam się dzieje? Zatamowałem wyciek. I siedzę tu już od godziny. A Henryk jeszcze tam nie dotarł? Nie dotarł tu jeszcze. Po co bym dzwonił, gdyby Henryk był na dole i mnie ratował? Ej, gdzie jest dziecko? Rej! Jesteś? Ścios, oddzwonię. Byłem pewny, że tam gdzieś jest. O, cześć, jak leci? Całkiem nieźle, jak na kogoś, kto miał wiertło Tysona w plecach. A, jesteś niezniszczalny. Jestem człowiekiem. Ja czuję. Dobra, możemy iść? Bo ja muszę wracać do szkoły. Jasne, wyciągnij mnie stąd. Dobra, daj rękę. Trzymaj! Rej, przytyłeś? Nie, wcale nie przytyłem. Za słabo mnie ciągniesz.
chyba przytyłeś. Odszczekaj to! Jem poniżej 2000 kalorii dziennie. Ach, wciągnij bzu. Rany, co za żenada. Boli jak diabli. Molekuła Amore łączy się ze składnikiem, który czyni cię niezniszczalnym. To urządzenie lokalizuje Amore i wyciąga je z twojego ciała razem z supermocą. Brzmi boleśnie. Niesamowicie boleśnie. Na szczęście jestem niezniszczalny. Właśnie powiedziałem, że odbiorę ci twoją niezniszczalność. Bardzo ciekawe jak. Właśnie ci to powiedziałem. Czy ty w ogóle mnie słuchasz? Ja słucham cię. Bla, bla, bla. Chemicznie. Molekuły. Niebezpieczny zjawi się tu lada chwila i zrobi ci milion dziur w gębie. No co ty? Szczerze w to wątpię. Młody! Właśnie powiedziałem, że się tu zjawisz. Co ty? Tak! W tej chwili? Tak, podsłuchiwałeś? Nie, nie, stary. Przybiegłem, zobaczyłem dach, znalazłem szyb i wskoczyłem. Ekstra! To na kogo spadłem? Dobrego, złego, neutralnego? Mega złego! Oto co się tu dzieje. Rick Twitler próbował mi ukraść moc. Nie, ładnie, Ricku Twitlerze. Czekaj. To miał być zakładnik. Ściema! A co z pszczelarzem? Laser! A dlaczego tak kucasz? Pułapka! Jeny! Zaczekaj, dlaczego gość sam się porwał, a potem chciał ci ukraść supermoc? Nie wiem, nie słuchałem go. Zamierzałem odebrać ci supermoc i włożyć w to coś! W lawa lampę? Nie! O. To wirus komputerowy. Żywy, organiczny wirus komputerowy. Wstrętna rzecz. Zainfekuje każdy komputer, każdy laptop, każdy telefon na Ziemi. Zamierzam zniszczyć internet. Na zawsze. Nie, ładnie, Ricku Twitlerze. No! Mam pytanie. Kapitanie? Założyłeś Tweet Flash. To nie jest pytanie, ale kontynuuj. Dlaczego chcesz zniszczyć internet? To jest pytanie. Ponieważ internet wszystko zniszczył. Częściowo przeze mnie. Wszyscy całymi dniami gapią się w telefony. Przeglądają Tweet Flash. To okropne. Ale gościu, memy. Memy są śmieszne. Jak ten szczurak, jak ten z kotem, który wystraszył małpę. Albo tamten z dzieckiem w Polsce, który mówi, czuje się już staro. Nie obchodzą mnie memy! Dlatego zamierzałem stworzyć niezniszczalny wirus komputerowy z super szybkimi refleksami, wypuścić go w świat i zniszczyć internet na zawsze. Nieładnie, Ricku Twitlerze. Au! Weź przestań! Dobra, młody, wyciągnij mnie z tego! Moje pośladki aż wyją! Dobra. Nie widzę wyłącznika, stary. Walnij laserem! Dobra. Nie rób tego. Na 100% to zrobię. Teraz jest jeszcze gorzej! Co to są za magiczne wrota? Kpią ze mnie. Zapłacą za to! Nie wiedziałem, że w Zamku Burgera mają pokazy na żywo. Fajnie. Jan jest Riker z Astorii. Żądam, by mnie koronowano królem tego zamku. Mamy masę koron. Może pan sobie wziąć. To nie jest korona! Życzy pan sobie coś, czy... Życzę sobie, by wszyscy uklękli i złożyli hołd królowi. Mój panie. Dawaj, Piper, klękaj. Dobra, puszkarzu, idziesz z nami. Dzięki, ludzie. Nie wiedziałam, że też występujecie. Ale gdzie? Piper, cicho. Niech powiedzą swoje kwestie. Kto śmie wyzywać króla Rikera? No na serio, co tutaj się dzieje? Powiem ci, co się dzieje, niebezpieczny.
Ten koleś wtargnął na nasz teren i próbuje wyzwać niepokonanych mistrzów z Wellview. W sumie to pokonali nas miesiąc temu. Pamiętasz, straciłem moc. Jesteś przegrany, brachu! Nędznie polegniesz! Jeszcze! Strasznie was za niego przepraszam. Ja tak sobie stoję i rozmawiam z kapitanem B? Czemu? Fanem jesteś? Lubisz mnie? Tak pytam, bo nie wszyscy mnie lubią. Tak! Jasne, że lubię! No. O, chwila! Niech no Jasper się dowie! Oszaleje z zazdrości, kiedy mu powiem, że... A! Nie chcę, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział. No rozumiem, ale... Stopiłeś mi telefon! Inny ci skołuje. Serio? Nie. No, Henryk, powiedz mi, czemu chcesz pracować? Wiesz, no ja... Chcę stać się odpowiedzialny i nauczyć się czegoś. Znaczy, chodzi o forsę. Dużo forsy. O! Toaleta dla pań to tu? Nie, madam. I w ogóle nie wolno tu wchodzić. Tyle ciekawych rzeczy tu widzę. Dziękuję, ale rozmawiam z kandydatem o pracę, a pani i tak nie zatrudnię, więc... Czy zechce pani wrócić do windy? Tak! Tylko wyciągnę telefon z torebki i zadzwonię do swojej córki. Świetnie! A ja nie chcę słuchać, więc się odwrócę. Na co się tak gapisz? Kapitanie! Już koniec z tobą, kapitanie B! Nie! Wiedziałem, że nie szukasz toalety! Nie zasłaniaj mi oczu peruką! Puszczaj! Kapitanie! Kapitanie! Co teraz? Żyjesz? Kapitan B! Zawsze w formie! Dobra robota! Chłopak się spisał! Nie no, zaraz! Wy się znacie? To Borys. Pracuje dla mnie. Co? Ale skąd wiedziałeś, że nie jest staruszką? To ten tatuaż na szyi. Już raz go widziałem w sklepie. I za bardzo bujały się piersi. Fakt. Doprowadź je do porządku. Co jest z tobą? Ruszaj się! Dlaczego nie ukradniecie mi pieniędzy i nie zrobicie sobie okularów gdzie indziej? Nie! Ten zakład ma najlepsze opinie w necie! Dlatego ty zrobisz mi okulary! Ja się na to nie zgadzam, dranie! Jak dobrze, że ty i kapitan B tu jesteście! Właściwie to kapitan B ma ślub kuzyna w Cleveland. Kapitana B tu nie ma? Nie. Ej ty! Rób dalej moje okulary! I soczewki mają być progresywne! Dobrze, dobrze. Człowieku! Kochasz matkę? No? Stój, kochasiu mamusi! Nie! Kazałem ci stać! Ej! Proszę pana, chyba pana ocaliłem. Jestem już. Kapitan B! Kapitan B? Za momencik. No,
Jest bezpiecznie. Co? Dziękuję, kapitanie B. Powiem żonie, co pan zrobił. Ale co? Co ty tutaj robisz? Zwalczam zbrodnię. Nie! Przyszedłeś tu, bo nie wierzysz, że ja, Charlotte i Cios damy sobie radę bez ciebie. Brakuje ci doświadczenia. Twojego ogromnego ego. Tego też. Wykonuję tę robotę ponad rok i mogę sobie poradzić bez ciebie przez głupie 3 dni. O, to ty, tak jak poradziłeś sobie tutaj? Tak, dobrze sobie tu poradziłem. Chyba tak. Dobrze. Idę stąd. Kapitanie? To moja żona Nancy. O, cześć! Wyjdź! O! O! Ja! Yeah! Jestem w kosmosie! Co? Ha! Ale mam super zabawę! Przestań! Natychmiast masz przestać grać w tę grę! Tak, sorki. Nie byłeś nawet na tyle miły, by mnie spytać, po co cię trzymam w tym przezroczystym pudle? Wiesz, spytałbym, gdybym chciał. Dobra, powiem ci. Słuchaj, dokładnie za 11 minut ten samolot znajdzie się bezpośrednio nad damą Suelviu. Ej, jaką znów damą? Miałem na myśli tamę, co oznacza pokaźną betonową ścianę, która opóźnia przepływ wody. Tama! Tak. No, widzisz tę świecącą kulę obok siebie? O, tak. Widzisz moją świecącą kulę? A, tak, kula. To jest plazmatoniczna bumsfera. Fajnie. A teraz, jeśli skierujesz swoją uwagę na ekran, doktor Miniak, mój plan. Dobra. Kiedy już znajdziemy się nad tamą, łotry otworzą tylny włas, potem wypchną to pudło z tobą i moją plazmatoniczną bumsferą i będziesz spadał, aż zderzysz się z tamą Suelviu i w tym momencie tama wybuchnie i miliardy litrów wody zaleją Suelviu, co wszystkich zdenerwuje! Tak! Więc pechowo się składa, kapitanie niebezpieczny! Siemka! Co zrobiłeś moim łotrom? Robert! Trevor! Wstawać! Jesteśmy już prawie nad tamą! Hej! Cześć! Patrz! Mam prawie 5000! Ta, twój kumpel ma już prawie 6000! Co? Milczeć! Nie waszcie się gadać o jakiejś głupiej grze na komórkę, kiedy ja wam opowiadam o swoim planie! Twój plan się skończył, Miniak! Ha! A wcale, że się nie skończył! Biri! Jean! King! Słuchaj, później o tym pogadamy, co nie? O, cześć. No co tam, duży? Czego chcesz? Billy, pomóż łaskawie kapitanowi i niebezpiecznemu przełączyć ich telefony w tryb samolotowy. Hej, gościu, to mój telefon. To nie należy do ciebie. Okej. Nie musiałeś tego robić! Tryb samolotowy był włączony! Ej, umiesz napisać pięść? To będzie... Nie! Brać ich! Raz! Brać ich! Ah!
Chodźcie za nami! Uderzyłeś mnie w twarz! Jak śmiałeś! Hej! Wy tchórze! Czy wy uciekacie? Nie! Uskakujemy! Uskakujemy! Co niebezpieczne? Chyba pokonaliśmy doktora Miniaka! Znowu! Ha! Wcale nie! Wziąłem ostatni spadochron! Ha, 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 ha. Naprawdę go pocałował! No nie? On i ten pniak nie są tylko przyjaciółmi. O, mamciu! Lepiej nie oglądaj dalej. Kapitan musiał wiedzieć, że pocałunek z pniakiem go zakonserwuje w świetnej kondycji na 101 milionów lat. O, na pewno nie wiedział. Ale nie mógł przypadkowo wpaść na takie genialne rozwiązanie. Powinnaś widzieć więcej misji. Serio? Nie! Zniszczyliście mój pniak kopów. Czapa? Halo? Nie można mieć pniaka. Przyroda jest dla wszystkich. A to jest pniak piąch. Nie, to jest mój pniak kopów. Przychodzę tu, myślę o tym, kto mi ukradł telefon i kopię go. I wrzeszczę, dlaczego mi ukradłeś telefon? Jesteś bezsonna? O matko. Bezsonność to bardzo poważny problem w Swellview. Ta, nie przerywaj. Wycinaj laserem kapitana z żywicy. Za długo to trwa. Pora na młot! O nie, uważaj! Jestem wolny. Jak długo tam siedziałem? 101 milionów lat. Nie do wiary, że jesteś żywy. Posłuchaj. Długo zastanawiałem się nad naszą kłótnią. Nie, wiesz co, stary, daj spokój, okej? Okay? Nie przejmuj się. Nie przerywaj mi. Miałem 100% racji. O matko. I przyjmę twoje przeprosiny w formie odręcznego pisma lub randki z twoją mamą. Przestań. O, masz teraz dzieci? Co? Nie. Wiecie co? Ojciec to lawirant. Nie. Okej, nie jestem lawirantem, a to nie moje dzieci. Wcale nie jestem. To Mika i Miles z Escape Roomu. Znasz ich? Tak. I tam i tak? Znalazłaś chomika? Jestem Czapa. I wiesz, że szukam telefonu. Dawaj ten laser, Nie, mamy większe problemy. Na przykład? Drex chce użyć samolotu, żeby wykasować całemu miastu wspomnienia o tobie. To jeszcze trwa? To się stało dzisiaj. A jakby wieki temu. Wiesz co, chodźmy do kryjówki. Pójdziemy do kryjówki? No nie, my dwaj. Chcesz się z nami spotkać na lotnisku? Drex pewnie próbuje wynająć coś w masie w locie. Chyba ma rację. Tak! Czekaj. Chodźcie! Nie. Masz jakiś problem? To lawirant. Taki problem, że ja i kapitan musimy wrócić do kryjówki po broń Omega, by pokonać Drexa, a wy troje wracacie do domu, okej? Okay? Do domu. Kłótnia rodzinna, to ja sparam. To nie moje dzieci! Jasper? O rany! Ej, co ty tu robisz? Widziałem cię w telewizji. Co? Byłem w telewizji? Podali moje nazwisko? Nie. A niech to! Hej! Strasznie się cieszę, że urządziliście sobie pogaduchy, ale czy możemy się skupić na psychopacie, który terroryzuje sklep? Racja! Cześć, kapitanie. To ja, Jasper. Przecież widzę. Świetnie, więc mam taki plan. Pójdę do toalety. Ta. Pan powie bandycie, że musi pan siku, tak na maksa. Aha. Wtedy pewnie puści pana do łazienki, a ja będę tam czekał. Hej, mogę coś podszepnąć? Tak. Wypuść mnie z tej klatki. Jasne. Dzięki, synu. Spoko. Możesz mnie wypuścić? Nie! Ej, Dirk! Patrz, wyszedłem! Jestem już wolny. Co? Kto
Kto cię wypuścił z klatki? Wracaj tam natychmiast, albo cię... Wow, to było niesamowite. Można mnie wypuścić z klatki dla psa? Dobra, wolność, już otwarte. Gratuluję, proszę wychodzić. Jadźcie! Patrzcie! Meksykański czerwony Cooper! Od dziecka chciałem takiego pajączka! Kup sobie! Gościu, kosztuje 150 dolców! Hej! To ty załatwiłeś tamtego motocyklistę! I uratował kapitana, który uratował nas! Bohater z ciebie! Znowu! Nie, to kapitan go walnął! Nie, nie! Synu, jesteśmy ci winni wielkie podziękowanie! Tak, chłopcze, którego nie znam! Co? Nie, Henryk nie musi mi dziękować. To mój najlepszy przyjaciel. Też by to dla mnie zrobił. Cóż, Jasper, na pewno jest ci teraz przyjemnie. No tak. No a ty? Jak się czujesz? Ohydnie, co? Hej, młody! Nie da się tym sterować! Drex rozwalił tablice kontrolne, nim przylecieliśmy. A niech to! Znalazłem spadochrony. Spadamy. Nie chcę spadać. To znaczy uciekać. Tak samo jak 10 lat temu. A sterowiec leci na szpital z niemowlętami. Niemowlęta muszą wiać. To niemowlęta. A co chcesz robić? Masz pomysł, jak tym sterować? To nawijaj. To słuchaj. Co robisz? No. Widzisz? Jeden z nas musi skierować sterowiec na górę Swellview. Tylko tak dopilnujemy, by nie spadł i nie podpalił szpitala. Ale ten, który zostanie sam, skończy jak kula ognia. Daj szpikulec. Nie. Dawaj, nie wygłupiaj się. Nie jesteś już niezniszczalny. A ty nie byłeś. Byłem. Przez 2 dni kilka lat temu. Jestem superbohaterem, a ty pomocnikiem. Odszedłem, prawda? Dawaj szpikulec. Nie. To dawaj mi go. Nie. Swellview cię potrzebuje, okej? Okay? Potrzebuję kapitana! Bierz spadochron i zmiataj ze sterowca, natychmiast! Nie! Henryk! Nie! Miałeś rację, nie? Miałeś 13 lat przysięgając, nie wiedziałeś co robisz! Nie pisałeś się na to! A ja tak! Wynoś się stąd! Daj mi uratować miasto! Okej. Okay. Okej, pójdę sobie. Ale... jedna sprawa. Jaka? Kocham cię, stary. Nie! Nie! Dobra, to było głupie. To było głupie. Okej, okej. Wow! Co się macie, brachulce? Nadaję na żywo z tajnej brachóweczki. Za mniej więcej 5 minutesów od teraz odpalę te 4 rakietki, żeby wystrzelić 90-letnią babcię. I jednego, jedynego frankiniego! 1 000 000 km/h! Wow, 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 wow! Przykuł kapitana do rakietowych sań! Ja widziałem! Nie, 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 nie! Patrz! Kapitan tutaj siedzi! Wcale nie, ja jestem Frankini! Chciałbyś! Musisz posadzić gdzieś helikopter, a ja dotrę do tej stacji i pomogę... kapitanowi! Nie wyląduje! Żabaczo tutaj wieje! Ledwie utrzymuje nas w powietrzu! Co? O co chodzi? Jesteśmy bezpośrednio nad schroniskiem! Co chcesz zrobić? Wejdę ci zaraz na barana, a potem wyskoczymy z helikoptera i wylądujemy na dachu schroniska! Nie! O nie! Nie zamierzam skakać z tego helikoptera. Twoje nadzieje rozwiane. Jak nie przeszkodzimy Wiobrachowi, zepchnie biedną starą babcię z tej góry. To nie moja babcia. Ale twoje ciało, ciało Frankiniego, też poleci z górki. Tak, to prawda. No dobra, właź na barana. Już. Dobra. Cześć. Ale zimno. Narka, wchodzę. Czy to boli? Nie!
Obiecujesz? Nie! Dawaj! Okej, to odpalamy rakiety! Lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Przestań ten wrzeszczeć! O mój prachu! Ja cię kręcę! Nic mi nie jest! Atom Turek! Atak brachów na kapitana i niebezpiecznego! Nie jestem kapitan, jestem Frankini! Nieważne! Pomóż mi walczyć! Przywal mu! No weź uformuj pięść! Dawaj, Frankini! Znaczy ja! Jest spoko? Wszystko dobrze? Co? Uważaj! Zamach! Uważaj! Mały, bierz ich! Ładnie! Niebezpieczny, uważaj! Załatw to! Walko, walko! Tak, hipermobilność! Noka! Udało się! Niezła walka! Dzięki. Dobrze się pani czuje? O, tak. Chcesz obejrzeć zdjęcia moich wnusiów? Absolutnie nie. Wypadłem z tego helikoptera. Lajkujcie i subskrybujcie. Wow!